W wiecu poparcia dla kandydata Andrzeja Dudy wzięło udział blisko 100 osób. Minister Marzena Machałek przypomniała, co prezydentowi Andrzejowi Dudzie udało się zrobić w trakcie ostatniej kadencji. Przede wszystkim prezydentura i dobra współpraca z rządem to tak naprawdę likwidacja ubóstwa wśród Polaków, to wsparcie polskich rodzin, to podniesienie pensji, to bardzo ważne sprawy, które przywrócenie kształcenia ogólnego, nauczania historii, wolności rodziców, by mogli posyłać dzieci w wieku 7 do szkół, żeby mieli ten wybór. To wielkie sprawy przed nami jeszcze do rozwiązania. Minister Marzena Machałek odniosła się do połączenia drogowego Jeleniej Góry z resztą kraju. To, co nas oczekają, Jeleniogórzanie, to, co w tej chwili wiemy, że jest bardzo istotne, to obwodnica Kaczorowa, to sprawa tego, by poprzez obwodnicę Kaczorowa wpiąć się do tutaj obwodnicy Maciejowej, a później do S3, do innych dróg, które pozwolą wreszcie godnie i bezpiecznie poruszać się w naszym regionie, bo ten odcinek Bolków-Kaczorów to jeden z najbardziej niebezpiecznych odcinków tutaj w naszej części kraju. W trakcie spotkania głos zabierali także inni, między innymi Franciszek Kopeć z Solidarności. Jesteśmy przekonani o tym, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, czyli prawdomówność tego polityka, wykonanie praktycznie w 100% umowy, która została ze społeczeństwem podpisana. Jesteśmy przekonani, że Andrzej Duda gwarantuje wypełnienie tych naszych postulatów i naszych oczekiwań społecznych, pracowniczych w kolejnej kadencji. To jest bardzo ważne, byśmy dzisiaj w każdej godzinie, w każdej chwili przekonywali tych niezdecydowanych. Nasi przeciwnicy, no trudno, ale są osoby niezdecydowane. Dzisiaj decydujemy o tym, w tych wyborach, w niedzielę, o tym, jaka będzie Polska przez najbliższe 10 lat. Decydujemy, jak będzie się rozwijał region. A jest kogo przekonywać. Wedle różnych sondaży około 7-8% Polek i Polaków jeszcze nie wie, na kogo odda swój głos w najbliższych wyborach.